Coraz trudniej ugryźć zespół z Leszna. No tak, no coraz to mocniejszy jest zespół, ma coraz lepszych zawodników i widać, że potrafią dobrze grać w futsal, dobrze zorganizowani zawsze. Indywidualności też posiadają, więc to jest jeden z pretendentów do tytułu mistrzowskiego. Zawsze się gra z Lesznem ciężko, szczególnie u nich, więc ale dzisiaj fajny mecz, dobry z naszej strony. Wiadomo, ta bramka, którą straciliśmy pod koniec pierwszej połowy, mogłaby trochę zatrzeć tą naszą dobrą grę, ale wydaje mi się, że okej, do samego końca gdzieś ten wynik mógł drzeć, bo 2-1, ale wytrzymaliśmy ciśnienie, gdzieś ta konsekwencja, dobra gra w obronie, wydaje mi się, dzisiaj. No i wygrywamy, wydaje mi się, zasłużenie. Wynik jest taki, a nie inny, tak? Możemy stawiać poprzeczkę wysoko, ale przegrywamy ten mecz koniec końców i na pewno jest niedosyt. No jest niedosyt naprawdę, bo graliśmy całkiem przyzwoite spotkanie. To czego zatem zabrakłoby postawić tę poprzeczkę rekordzistom jeszcze wyżej? Może szóstego faulu, tak? Bo mieliśmy wynik 2-1 dla rekordu i pięć przewinień mieli gospodarze. Może wtedy coś by się udało, może wycofka, tak? A tak, tak naprawdę przed wycofką tracimy bramkę. No i już jest ciężko to wyciągnąć. A gdyby tak wcześniej trener wycofał, zastosował manewr zwrotny bramkarzy? A gdyby miałem taki pomysł, ale piąty faul złapany przez drużynę rekordu, bo chciałem to zrobić 4 minuty przed końcem. Taki mieliśmy plan, dlatego Adrian już był ubrany w koszulkę i ten piąty faul trochę pokusił mnie na to, żeby zaryzykować być może szóstym przewinieniem rekordu. I tak naprawdę w akcji, w której przejęlibyśmy piłkę, już miałem tą zmianę przygotowaną. Niestety bramka na 3-1, no nie ukrywajmy, no zamknęła ten mecz, bo rekord jest za dobrą drużyną, żeby w niecałe 3 minuty dać sobie strzelić 2 bramki. Ale to możemy gdybać, tak? Bo ja powiem tak, do tej 37 minuty graliśmy jak równy z równym, na pewno. To nie ma wątpliwości, ale jak zwykle z rekordem przegraliśmy tutaj i to jest problem. Wygrała drużyna chyba troszeczkę lepsza jakościowo, która w tych decydujących momentach, szczególnie finalizacji, miała trochę więcej jakości i potrafiła uderzyć tak, że strzelali bramki. My tych sytuacji też mieliśmy trochę, ale albo dobra postawa Krzyśka Iwanka, albo po prostu niewykorzystane nasze sytuacje. No szkoda. Szkoda, bo na pewno mecz bardzo wyrównany. Ale cóż, no nie zagraliśmy złego meczu, ale przegraliśmy i to na pewno boli. Czus, spodziewałeś się aż tak trudnego spotkania? No, na pewno będzie ciężko. Leszno jest bardzo dobra drużyna, ale dzisiaj gramy bardzo dobra. Myślę, do początek mecz był ten rekord, jak ja lubię. Oglądamy bardzo dobra na pressingu, specjalnie na druga akcja, druga piłki, to są ten detale nie taktyczne, te detale percepcja techniczne, to dzisiaj byliśmy bardzo dobra, plus strategia, że to jesteśmy top poziom europejski na pewno. No i gratuluję, ogólnie nie było bardzo ciężko, prywatnie wiemy, dzisiaj było bardzo ciężko, bo mamy parę sytuacji na zawodnicze. No, jeszcze raz gratuluję, jesteśmy 3 tygodnie bez stop i dzisiaj gramy bardzo dobra futsalu. No. Teraz to musimy koniec na rodach dla Lega Warszawa.